Cześć! W tym filmie powiemy sobie o prasie zmiennokomorowej Kvernaland 6716, która świetnie nadaje się nie tylko do suchego, ale również i do mokrego materiału. Okej, zaczynając od początku. Tu mamy dyszel. Ten dyszel możemy zamontować na dolny zaczep ciągnika, jak i również na górny zaczep ciągnika. Mamy stopę podporową, mamy węże hydrauliczne. Kolejnym ważnym, myślę, i bardzo istotnym elementem jest szeroki podbieracz. Tak? Tutaj mamy 2,20 metra, czyli jeden z większych podbieraczy na rynku. Ten podbieracz sterowany jest krzywkowo. Do sterowania tych palców służy ta oto tutaj bieżnia. Może bardziej ją odkryję. Tak, to jest ten element. On jest na wierzchu, żebyśmy mieli dobry do niego dostęp, żebyśmy widzieli, co tam się dzieje, jak trzeba jakieś dzienne inspekcje dokonać. Tu mamy takie oto okienko. Zaraz za podbieraczem jest rotor. Rotor wyposażony jest w 14 noży. Może być wyposażony również w 25 noży tnących. Noże zabezpieczone są indywidualnie. Wiadomo, jak są noże, to można, szczególnie przy kiszonce, tą prasę bardzo łatwo zapchać. Do tego służy opuszczana podłoga. Tu pomyślano podwójnie, można powiedzieć, bo ta podłoga jest zapatentowana, a mianowicie zrobiona jest w taki sposób, żeby opuszczała się na całej długości, czyli opuszczana jest na równoległą boku. To też jest, myślę, element bardzo ciekawy właśnie do wszystkich pras Kvernaland, nie tylko zmiennokomorowych, ale również i stałokomorowych. Następnie tutaj mamy designerskie koła, można powiedzieć. Poza tym, że mają fajny wygląd, one są jeszcze bardzo szerokie, 550 mm, tak? To jest szerokość tego, czyli 55 cm. Średnica tej felgi, myślę, to jest bardzo istotne, to jest 22,5 cala tutaj, czyli maszyna ma też duży prześwit pod spodem. Bardzo istotna rzecz, jeżeli będziemy jeździli na mokrych łąkach. Tutaj, na tej klapie, myślę, że cała ilość tych napędów, tych wszystkich elementów tutaj, to jest też duży plus, bo z tyłu praktycznie jest pusto, z przodu mamy tutaj duży łańcuch, 1,14 cala do napędu pasów. Mamy tutaj taką wielką oto sprężynę, to też jest ciekawa rzecz, bo ta sprężyna służy do odciążenia podbieracza. Nie jest to jakaś mała sprężyna zamontowana na siłownikach, które podnoszą, tylko duża, wielka, pionowa, dobrze dostępna, łatwo regulowana. To, co jeszcze, myślę, można zaznaczyć, bardzo często rolnicy pytają się o smarowanie łożysk. Tutaj smarowanie łożysk jest przeprowadzone poprzez scentralizowane kalamitki. Są też łańcuchy. Skoro są łańcuchy, to musi być oczywiście centralne smarowanie. Tu jest zbiornik, tutaj jest pompka do tego smarowania. Cała prasa oczywiście tutaj sterowana, to nie ma już żadnych linek, wszystko jest komputerowo. Mamy na tej prasie 3 komputery, w standardzie dajemy kolorowy komputer, przy czym bez względu na to, czy weźmiemy ten standardowy, czy te dwa wyższe modele, tu zawsze mamy wszystko sterowane z kabiny ciągnika. Wszystko, to znaczy również ciśnienie prasowania, jak i ilość siatki, którą ta prasa na siebie ma, ta prasa ma założyć na balota. Znajdujemy się teraz po lewej stronie prasy. Powiedzmy sobie zatem, co oznaczają te tutaj wszystkie symbole. No oczywiście marka, oczywiście model, że jest to prasa zmiennokomorowa, numer 67 w zasadzie, to jest numer serii. Dwie kolejne cyfry to jest maksymalna średnica balotu, która wynosi w tym przypadku 1,65 m. Minimalna, dodam do tego, że jest to 60 cm. Mamy coś takiego to jak Intelligent Density 3D. Co to oznacza? Oznacza to, no jest to prasa zmiennokomorowa, zatem zgniata od samego początku. Ale jeżeli będziemy chcieli prasować, dajmy na to siano, no to oczywiście możemy sobie tego balota podzielić na trzy strefy. Środkową, tak? Ten rdzeń, tą środkową i tą zewnętrzną. I w każdej z tej strefie ustawić sobie inne ciśnienie, tak żeby bela na przykład w środku była miękka, nie dobrze zbita, ale jednak miękka. Po to, że na przykład siano, jak wiadomo, siano chce oddychać, chcemy, żeby ta wilgoć, jeżeli tam się nam dostanie jej zbyt duża ilość, żeby ona miała ewentualnie możliwość wyjścia. Plus, jest to kolejna rzecz, w
wszystkie modele z serii 2021 roku i wszystkie następne również będą właśnie oznaczane takim tym. Jest to szereg modyfikacji, który został wprowadzony właśnie w tych prasach od 1 stycznia tego roku. Konkretnie, większe łożyska w komorze prasowania, wałki przez całą szerokość rolek, które rozprowadzają pasy, galwanizowany podbieracz, wcześniej był malowany, większe łańcuchy tutaj do napędu podbieracza i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To są wszystko rzeczy, które dodatkowo doszły i to właśnie charakteryzuje tę nową serię Plus. Jak otworzymy sobie tą oto tutaj klapę, to w zasadzie po lewej stronie można łatwo się przyjrzeć, że tych elementów tutaj jest w zasadzie jeszcze mniej. Tylna klapa znowu pusto, a z przodu no, nie jest napędzane, nie są napędzane tutaj pasy. Po tej stronie napędzany jest rotor i podbieracz, w związku z tym mamy łańcuch, który idzie nam na sam dół. Napędzana jest ta prasa, tak jak powiedziałem, pomimo tego, że jest to zmiennokomorowa prasa i bardzo często wydaje nam się, że prasy zmiennokomorowe będą słabiej spisywały się w mokrym materiale, w kiszące cię. Ta na pewno sprawować będzie się super. Dlaczego? Dlatego, że poza oczywiście tym, że pasy ma bezszwowe, tak, co jest bardzo ważne przy prasach, które robią duże ciśnienia na zmiotu. To, że pasy napędzane są, tak jak wcześniej powiedziałem, poprzez dwie rolki, a nie przez jedną. To dodatkowo jeszcze te prasy mają szereg skrobaków i jeden na przykład znajduje się tutaj po drugiej stronie i to jest właśnie napęd do tego skrobaka, który ma tą słomę, która dostaje się nam między pasami, ma kruszyć i wyrzucać właśnie z tej martwej strefy. Po to jest ten napęd. Tu są połączone dwa dolne walce. Tak jak powiedziałem, tych walców jest aż trzy. W związku z tym to jest dodatkowy napęd do tego walca. Co tak? Mamy oczywiście tutaj też tą dużą sprężynę do podbieracza. Mamy znowu scentralizowane kalamitki. Tak? Mamy, powiedziałem, nie ma żadnych linek. Wszystko regulujemy z kabiny. W związku z tym ciśnienie prasowania, te miękkie rdzenie wszystkie. Tak? Nawet zawór 0 bar tutaj się znajduje. W przedniej części tutaj maszyny mamy aparat do owijania siatką. Tu damy siatkę. To, co, na co ja bym chciał jeszcze zwrócić dodatkowo uwagę, zobaczcie, tutaj nie wchodzimy, tak? Nie mamy drabiny, nie mamy wysokich podestów, tak? Cały aparat znajduje się nisko, zobaczcie, na tej wysokości, tak? To jest mniej więcej wysokość mojej klatki piersiowej, a nawet troszeczkę, można powiedzieć, niżej, pomimo tego, że maszyna ma założone bardzo duże koła, tak? W związku z tym nie wchodzimy, wysoko się nie spinamy, mamy dużą, załóżmy, rolkę 3600 metrów albo jeszcze większą, nie ma problemu, zakładamy tutaj ten cały mechanizm, należy odłączyć i możemy sobie śmiało, spokojnie założyć siatkę. Podejdźmy zatem z tyłu do maszyny. Pokażmy ją jeszcze z tej strony. Oczywiście no, tylna klapa, tak, ale to, na co ja bym chciał zwrócić uwagę, drogowe światła LED. Tablice ostrzegawcze, certyfikowane znakami E. Ta prasa jest już też przygotowana do tych nowych przepisów homologacyjnych, które do nas weszły. Każdy model, bez względu na to, w co jest wyposażony, posiada właśnie świadectwo homologacji. Jest to standardowe wyposażenie tej maszyny. Między innymi dlatego, że koła, czy też tablice, czy też światła, one spełniają właśnie te normy tych europejskich wszystkich przepisów drogowych. I ostatnia rzecz, myślę, tutaj z tyłu. Rampa do bel, tak? Myślę, że bez tego sobie nikt dzisiaj prasy nie wyobraża. Jest to element obligatoryjny, musi być w każdej maszynie. Ten element odpowiada za odkulanie nam belotów, które ta prasa wyrzuca poza strefę otwierania, zamykania tej klapy. Farming means business.